Są takie momenty, które decydują o tym, jaką przyszłość wybierają państwa, regiony, województwa, powiaty czy gminy. 10 lat temu Polska weszła w struktury Unii Europejskiej. To była szansa, którą należało wykorzystać. I jak to bywa z szansami, nie wszyscy potrafili z nich skorzystać, ale są i takie gminy, które to, co zaoferowała Unia, wykorzystały niemal w 100%. Czy myślą Państwo, że te zdjęcia Białobrzegów to odległa przeszłość? Nic bardziej mylnego. Od zrobienia niektórych z nich upłynęło zaledwie kilka lat. Kiedy w roku 2003 oddawano do użytku południową obwodnicę Białobrzegów, miastu wróżono szybką zmianę statusu z prawie 8-tysięcznej stolicy malowniczo położonej gminy, którą przecina popularna Krajowa Siódemka, miasto miało znaleźć się na uboczu głównych węzłów komunikacyjnych. Miało zostać spokojnym miasteczkiem, które powoli popada w marazm i zapomnienie. Taka perspektywa nie pasowała Białobrzeżanom. Pierwsze 3 lata obecności w Unii pozwoliły na to, aby Białobrzegi poszukały swojej ścieżki w tej nowej i unijnej, i drogowej rzeczywistości. W roku 2006 Białobrzeżanie zdecydowali w wyborach samorządowych, która z dróg interesuje ich najbardziej. Nie chodziło tylko o to, aby przetrwać. Miasto, swoją historią sięgające XVI wieku, miało i wciąż ma swoje ambicje. Chodziło o to, aby stopniowo, ale konsekwentnie budować swoją pozycję. Te pozycje można było konstruować w oparciu o unijne fundusze. Potrzebni byli ludzie, którzy skutecznie te unijne pieniądze pozyskają, a następnie wykorzystają. W ciągu ostatnich 8 lat Białobrzegi wydały prawie 18,5 miliona złotych na inwestycje w infrastrukturę. Duża część tych środków przeznaczona została na budowę wodociągów i kanalizacji. Miasto i gmina Białobrzegi wybudowała prawie 100 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Skończył się koszmar mieszkańców starej części miasta, do których jeszcze niedawno woda płynęła starymi, azbestowymi rurami. Inwestycje te podziemne są mało widoczne, ale bardzo potrzebne dla mieszkańców. Największym projektem, jaki został zrealizowany, jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej również w starej części miasta. W ramach tego projektu również zmodernizowaliśmy kompleksowo stację uzdatniania wody w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, a także uruchomiliśmy całkowicie nowe ujęcie poprzez budowę studni, która czerpie wodę z pokładów trzeciorzędowych, czyli bardzo zdrową i bardzo smaczną dla mieszkańców. Władze gminy przywróciły także świetność terenów, które były kiedyś wizytówką Białobrzegów. Tereny nadpiliczne. Powstały tu ciągi komunikacyjne, zieleńce, parkingi. Powiększona została plaża, powstało boisko do siatkówki. Bulwar nad jeziorem stał się ulubionym miejscem spacerów. Przy wsparciu unijnych funduszy przebudowano targowisko miejskie. Zrewitalizowana została także stara część miasta. To w ramach tych prac powstał ten plac zabaw. Reprezentacyjny plac wraz z ciągiem pieszojezdnym wybudowany został także we wsi Sucha. Gmina inwestuje także w poprawę bezpieczeństwa. Systematycznie rozbudowywany jest monitoring miejski. Na terenie miasta zainstalowanych jest obecnie 28 kamer. Władze gminy wspierają także służby mundurowe. Dofinansowują m.in. zakupy samochodów dla policji, ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Wiadomo, jeśli chcemy mieć bezpieczeństwo, musimy się starać i nie będziemy jechać jakimś tam żukiem, bo nikt takiej po prostu pomocy by od nas nie chciał. Jeśli mamy sprzęt, odpowiednich ludzi, myślę, że w miarę swoich możliwości po prostu to wykonujemy tą pracę jak tylko możemy. Na oświatę, sport i kulturę władze Białobrzegów przeznaczyły w ostatnich latach około 8 milionów złotych. Największy strumień tych pieniędzy wsparł inwestycje w dziale edukacja. Głównie były to prace związane z termomodernizacją budynków szkół, przedszkoli i ich remontami. Ale to także pieniądze na wyposażanie placówek, pomoce dydaktyczne czy sprzęt sportowy.
Przy Szkole Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej powstał nowoczesny kompleks boisk. Dbamy o to, żeby nasze dzieci nadążały za nowoczesnością, żeby cały czas były na tym poziomie, na którym są ich rówieśnicy z większych metropolii. Rozwój placówek zauważają także rodzice, którzy tym chętniej włączają się w pracę szkół. Dzięki wszystkim rodzicom tej szkoły udało nam się odnowić stare pomieszczenie, zorganizować tam nową świetlicę, gdzie dzieci korzystają z tego, są zadowolone, rodzice też. To podstawówka. Gimnazjum w Białobrzegach też ma powody do zadowolenia. Dzięki gminie szkoła została wyposażona w solary oraz pompy termalne, które dostarczyły ciepłą wodę do budynku oraz dostarczyły ogrzewanie na salę gimnastyczną. Ale nie tylko szkoły w samych Białobrzegach rozwinęły skrzydła. Od 2008 roku realizowaliśmy 6 dużych projektów, m.in. szkół startu do kariery. Były to zajęcia dla dzieci, dla wszystkich dzieci z naszej szkoły. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, wyrównujące szanse edukacyjne, zajęcia z kreatywności. Zmodernizowane i nowocześnie wyposażone gminne przedszkola to także owoc ostatnich lat działań samorządu. To przecież w tych obiektach rozpoczynają swoją edukację najmłodsi obywatele gminy. Dlaczego lubisz swoje przedszkole? Dlatego, że wolno się wszystkiego nauczyć. No dobrze. A ty dlaczego lubisz? Bo można dużo nauczyć się i zobaczyć. A ty dlaczego? No bo można poznawać zwierzęta. Nasze przedszkola naprawdę są placówkami kwitnącymi. Naszym działaniom przyświeca maksyma mówiąca o tym, że człowiek jest tyle wart, ile daje z siebie innym. I dlatego też staramy się, aby wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola wynosiły stąd tylko miłe i pozytywne wrażenia. Bo można śpiewać różne piosenki. Pięknie. Kto jeszcze mi powie? To ty mi powiedz. Że jest jasnie dużo kolegów. O, fajnie. A dlaczego jeszcze można? Bo można poznać wszystko i dowiedzieć się o świecie. To, że władze samorządowe inwestują w nasze przedszkole, zmienia nie tylko wygląd naszego przedszkola, zmienia to również jego funkcjonowanie. To, że przedszkole jest doposażone, że ciągle się zmienia, przekłada się to na wszystkie płaszczyzny jego funkcjonowania. Na dzieci, ponieważ dzieci mają coraz więcej zajęć, zajęcia są atrakcyjne, jest dużo pomocy dydaktycznych, są nowe meble, sale są kolorowe. Że jeździmy na filmy. Na film. I gdzie jeszcze? Że się dowiemy o świecie. I dlaczego jeszcze? Wyjeździmy na wycieczki. No pięknie. I dlaczego jeszcze? Bo też można pojechać do Warszawy i zobaczyć różne zwierzęta w zoo. Władze miasta i gminy nie zapominają o sferze duchowej. Stałą pozycję miejskiego budżetu stanowią wydatki na kulturę. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rocznie organizuje ponad 50 imprez. Jego oferta kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, praktycznie w każdej kategorii wiekowej. Na co dzień w Domu Kultury działa kilka grup amatorskiego ruchu artystycznego, m.in. wokalna, taneczna i plastyczna. Łącznie w zajęciach uczestniczy kilkaset osób. Największe sukcesy zdobywają wokaliści. Nasze dzieci zdobywają sukcesy, jeżdżą na festiwale międzynarodowe. Byliśmy w Rydze, sekcja taneczna zaprezentowała się bardzo dobrze, zdobyliśmy aplauz tamtej komisji międzynarodowej. Jeździmy po całej Polsce, dzieci śpiewają, biorą udział w festiwalach i w konkursach piosenki. Także jest się czym pochwalić. 4 lata temu budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeszedł termomodernizację. Kosztowała ponad 400 tysięcy złotych. Mówiąc o kulturze, nie można pominąć Biblioteki Miasta i Gminy Białobrzegi. Placówka nie koncentruje się wyłącznie na działalności bibliotecznej. Stara się także promować i prezentować szeroko pojętą kulturę. Tu mieści się m.in. Miejska Galeria i redakcja Białobrzeskiej Gazety. W ostatnim czasie biblioteka uruchomiła także czytelnię internetową.
Nasza biblioteka jest już w XXI wieku, jest nadąża za technologią. Nie jesteśmy, przekraczamy takie granice takiej typowej, popularnej biblioteki, która gromadzi, udostępnia i opracowuje zbiory. Wychodzimy naprzeciw, jest dostęp bezpośredni dla czytelników, bezpłatny do internetu. Mamy stanowiska komputerowe, mamy katalogowany program do katalogowania książek. Witam wszystkich bardzo serdecznie! Największą imprezą adresowaną głównie do mieszkańców miasta i gminy, ale także regionu, są odbywające się co roku majowe Dni Białobrzegów. To prawdziwe święto miasta, ściągające tysiące gości. Majowe Dni Białobrzegów odbywają się na miejskim stadionie. W ostatnich latach ten obiekt doczekał się poważnej modernizacji. Powstało nowe boisko treningowe ze sztucznym oświetleniem, skatepark. Na głównej płycie zainstalowana została sieć zraszaczy. Wymienione zostały siedziska na trybunach. Bardzo duży remont przeprowadzono w budynku klubowym. To między innymi ten sprzyjający dla sportu klimat zaowocował historycznym awansem piłkarzy miejskiego klubu do trzeciej ligi. Zeszły rok to był też, te inwestycje jakby na obiekcie były związane ze przystosowaniem tego obiektu do wymogów licencyjnych, tak. Mamy tutaj fajne boczne boisko z oświetleniem, gdzie mówię, no to nie jest jakby zawodowa liga. Te treningi muszą być w późnych godzinach wieczornych czasami, tak. Prawie 3,5 miliona złotych przeznaczyły Białobrzegi w ciągu ostatnich lat na pomoc społeczną. Aż 3 200 tysięcy miasto pozyskało ze środków zewnętrznych. To nie jest ostateczna kwota, bo kilka miesięcy temu ruszył trzeci duży projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Białobrzeski Klub Integracji Społecznej Fabryka Talentów. W tym momencie realizujemy jeden z największych projektów, projekt za 3,5 miliona złotych skierowany dla osób bezrobotnych, otoczenia i ich rodzin. Jest to projekt, który właśnie powstał z inicjatywy pana burmistrza i mojej. Bardzo się baliśmy tego projektu, jednak się okazało, że nie było to aż takie trudne. Jesteśmy już po pierwszym roku realizacji i tu w tym miejscu podziękuję raz jeszcze wszystkim za wsparcie, ponieważ jest ono potrzebne. Ten program będzie trwał do 2015 roku. Co ciekawe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie działa także na polu kultury. To on jest organizatorem Festynu Kultur Różnych. W ubiegłym roku odbyła się kolejna edycja tej oryginalnej imprezy. No czy Białobrzegi wam się podobają? Witam serdecznie, witam Białobrzegi! Nie, proszę bardzo, no to łączki i jeszcze to jest wołowina. Masło orzechowe, bakłażan, zucchini i wołowina. Może trudno w to uwierzyć, ale Białobrzegi w czasie ostatnich dwóch kadencji samorządu przeznaczyły aż 22 miliony złotych na inwestycje związane z ochroną środowiska. Gmina leży na pięknych terenach objętych programem Natura 2000. To zobowiązuje. W zakresie ochrony środowiska Białobrzegi śmiało mogą być określane mianem pioniera. Zrekultywowane zostało wysypisko odpadów, a w ramach unijnego projektu Słoneczna Energia dla Gminy Białobrzegi na kilkudziesięciu obiektach, w tym na budynkach użyteczności publicznej, zainstalowane zostały solary. Zakup i montaż solarów kosztował ponad 3 miliony złotych. W dni takie słoneczne, jak było lato, to nagrzewały wodę do 85 stopni, 300 litrów wodę. I ta woda, która nawet jakby nie grzały solary, to obniżała się 20 stopni na dobę. Także bez problemu 3 doby, jakby już później słońca nie było, to i tak była ciepła woda. Białobrzegi właśnie rozpoczęły przygotowanie projektu technicznego dotyczącego renaturalizacji rzeki Pierzchnianki. Przygotowujemy projekt techniczny renaturalizacja rzeki Pierzchnianki. Renaturalizacja, czyli powrót do jej naturalnego charakteru, ale także powrót do turystycznego charakteru naszych białobrzeskich jezior. Projekt zawiera budowę ścieżek rekreacyjno-turystycznych, ale także budowę przepustu między dwoma białobrzeskimi jeziorami, które umożliwią poprowadzenie tą drogą
spływów kajakowych. Tak teraz wygląda Pierzchnianka, bo kajakiem można płynąć nie tylko po Pilicy. Urokliwa Pierzchnianka nie jest wyzwaniem dla wszystkich, ale jest wyzwaniem dla tych, którzy szukają pięknych krajobrazów i odrobiny adrenaliny. Większość atrakcji tej rzeki do tej pory była dostępna tylko dla tych, którzy wsiedli do kajaka. Po renaturalizacji rzeka nie straci swojego dzikiego charakteru, ale łatwiej do niej będzie dotrzeć na przykład miłośnikom turystyki pieszej. Łącznie w ciągu ostatnich dwóch kadencji na terenie miasta i gminy Białobrzegi wyremontowano i zbudowano prawie 30 km dróg. To mniej więcej taki odcinek jak z Białobrzegów do Radomia. Do tego wybudowano i zmodernizowano wiele ciągów pieszojezdnych, chodników, ścieżek rowerowych, zatok i miejsc postojowych oraz zieleńcy. Łącznie na ten cel wydano prawie 15 milionów złotych. Ze środków zewnętrznych gmina pozyskała aż 11 milionów. Projekt sieć komunikacyjna w starej części miasta był największym projektem. Poza tym udało nam się nawiązać współpracę z szeregiem innych zarządców dróg, m.in. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ze Starostwem Powiatowym w ramach przebudowy części dróg powiatowych. Natomiast staraliśmy się w ostatnich 7 latach tak dystrybuować środki, aby znalazły się one niemalże w każdym sołectwie na terenie gminy i w każdym sołectwie jakaś droga została przebudowana kompleksowo. Dla mieszkańców Białobrzegów najważniejsza spośród wszystkich drogowych inwestycji to przebudowa głównej ulicy miasta, Krakowskiej. Dla mieszkańców Budbrankowskich najważniejsza była pewnie budowa drogi prowadzącej do ich miejscowości, bo jeszcze niedawno nawet pogotowie nie o każdej porze roku mogło tu dojechać. Szczyty pewnie wymienią drogę, która prowadzi do nich. I każdy będzie miał rację, bo priorytetem władz była poprawa drogowej infrastruktury na terenie całej gminy. I to się udało. Duża inwestycja by nie było, no przecież w zeszłym roku było robione ponad kilometr, a w tym roku 605 metrów. No i właśnie, tą drogą spokojnie można do Białobrzegów. Spokojnie do Białobrzegów dojechać, już inaczej się jadzie, czy ciągnikiem na pole, czy ze sprzętem, już nie rzecz, a były doły, że po kolana. Także naprawdę, także i co roku coś się robi na naszej wsi, także nie mogę, jako sołtys szczyty, narzekać. Szczyty, Kamień, Brzeska Wola, Budy Brankowskie, Brzeźce, Leopoldów, Białobrzegi, Sucha. Nie ma miejscowości, w której w ciągu ostatnich 7 lat nie prowadzone byłyby inwestycje drogowe. Wszystkie te działania, które prowadzimy, mają na celu polepszenie warunków tutaj zamieszkiwania naszych mieszkańców. Wszystko to robimy dla naszych mieszkańców i dla nich tutaj dedykujemy te wszystkie sukcesy, bo to oni dokonali wyboru właściwego 7 lat temu. A to plac Zygmunta Starego w Białobrzegach. Bardzo ważne, bo reprezentacyjne miejsce. Tu mają swoje siedziby lokalne władze. Przez lata jednak to miejsce nie do końca funkcjonowało w świadomości mieszkańców jako rynek, czyli jako najważniejszy plac w mieście. Teraz to się zmienia. Fontanny stały się nowym miejscem spotkań młodzieży. Tradycją staje się także m.in. Sylwester na rynku. Tak mieszkańcy Białobrzegów witali 2014 rok. Dobrze się bawicie? Projekt sieć komunikacyjna w starej części Białobrzegów kosztował prawie 8,5 miliona złotych. 7 milionów to środki zewnętrzne. Dzięki tym pieniądzom wyremontowano także m.in. właśnie plac przed urzędem. Plac był jedną z ostatnich zakończonych inwestycji, bo w pierwszej kolejności władze gminy zadbały o instytucje, szkoły, wodociągi, słowem o komfort życia mieszkańców. I mieszkańcy te poprawę jakości życia zauważają.
Jak się zmieniły Białobrzegi w ostatnich latach? Zmieniły się czy się nie zmieniły? Zmieniły się na pewno, to widać troszkę. Na korzyść, na niekorzyść? No, na korzyść z pewnością. Zmieniły się trochę. Na korzyść, na niekorzyść? No, na korzyść. A co na przykład się takiego zmieniło? Co pani dostrzega jakąś taką różnicę w ostatnich latach? Chociażby te zatoczki postojowe. Bardzo się zmieniło. Na korzyść czy na niekorzyść? Na korzyść, korzystnie. Czy zmieniły się Białobrzegi w ostatnich latach państwa zdaniem? Tak. Oj, zmieniły się. Na korzyść? O, oczywiście, że na korzyść. A co na przykład? Jakie zmiany pani dostrzega? No cały teren nadpiliczny na przykład. Cały teren przed starostwem i przed gminą. Nie wiem, kto był za to odpowiedzialny. No i w ogóle, no jak widać ulice, w ogóle goście przyjeżdżają z Krakowa, są zaskoczeni, że u nas jest tak pięknie. No i jak najbardziej pozytywnie. Zmieniają się cały czas. Na lepsze, na gorsze? Ale chodzi wizualnie? Na przykład. Wizualnie na lepsze. Co na przykład jest takiego lepszego, pana zdaniem? No lepszego. Ulice są lepsze. Ogólnie Nadpilicze jest lepsze. Bardzo dużo się zmieniło dzięki burmistrzowi. A co na przykład, jakie pani zmiany właśnie dostrzega, te pozytywne? To znaczy, no, że coś się dzieje i to właśnie w miarę korzystnie to wpływa. Czy Białobrzegi się pana zdaniem zmieniły w ostatnich latach, czy się nie zmieniły? No, bardzo się zmieniły. Na lepsze, na gorsze? Na pewno, że na lepsze. Co na przykład się zmieniło? No, nawet takie oświetlenie, choinka, nie wiem, no, nawet ten wał nad Pylicą, no, dużo rzeczy. Widać, że się poprawiło, tak? Jest zielono przede wszystkim w lato. I tu widać, że sprzątają co chwila, widać, że coś się dzieje, jakieś rozbudowy. No, bardzo ładny park mamy, można chodzić po lekcjach. Pewno, lepszy je burmistrz, no lepiej wszystko robi, chodniki, zieleń, dba o Białobrzegi, o miasto, jako miasto. To dużo. Na lepsze, na gorsze? Na lepsze. A na przykład co się na lepsze zmieniło? No, szkoda, że nie pamiętacie jak wyglądały. Bo nie są ważne marmury czy granity w urzędach. Najważniejsze są sprawy i problemy lokalnej społeczności. I to właśnie na to Białobrzegi pozyskiwały unijne pieniądze w pierwszej kolejności w ostatnich 8 latach. Starając się inwestować w komfort życia mieszkańców, lokalną przedsiębiorczość, infrastrukturę czy turystykę, z której zresztą zawsze słynęły. Najważniejsze chyba dla wszystkich to był wizerunek miasta i o ile dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z najładniejszych miast na Mazowszu, bo kiedyś no, mieliśmy kompleksów, dzisiaj nie mamy kompleksów, natomiast no, inwestowanie w infrastrukturę komunalną, czyli w drogi, kanalizację sanitarną, wodociągowanie, do tego inwestycje w oświatę pokazują, że wybraliśmy właściwą drogę. Ogółem w ciągu ostatnich 7 lat inwestycje w Białobrzegach i na terenie gminy kosztowały 55 milionów złotych, aż 42 miliony, czyli ponad 75% tej kwoty władze Białobrzegów pozyskały ze środków zewnętrznych, z czego z samej Unii Europejskiej prawie 39 milionów. To m.in. dlatego Białobrzegi znalazły się w gronie mazowieckich liderów w wykorzystaniu środków unijnych w latach 2007-2013. Białobrzegi zdobyły też tytuł innowacyjnej gminy Mazowsza 2011 oraz wiele innych tytułów, wyróżnień czy statuetek, za każdym razem potwierdzających skuteczność władz w pozyskiwaniu pieniędzy. Taka skuteczność nie byłaby możliwa, gdyby nie doskonała współpraca na wielu różnych szczeblach. Ta najważniejsza to współpraca władz z Radą Miasta i Gminy. Bez zaangażowania radnych i bez konstruktywnych dyskusji nie dałoby się wypracowywać spójnych, wspólnych stanowisk. Właśnie bardzo mądra rada przez miasta i gminy, przez te obydwie kadencje pozwoliły na to, że to miasto mogło się rozwijać. Ich mądre decyzje spowodowały, że rozwój miasta i gminy idzie we właściwym kierunku i za to bym chciał im serdecznie podziękować. Konsekwencją jedności są wyniki, zwłaszcza te ekonomiczne. Wcześniej trwają również i dyskusje na różne tematy. Mamy opinie ludzi z miasta, mamy kontakt z mieszkańcami. W związku z tym wysłuchujemy różnych opinii, przedstawiamy potem na forum, w komisjach głównie wypracowuje się pewne stanowiska i wspomagamy pracę burmistrza, bo zwykle uważamy, że dobrze się dzieje w mieście, powstają nowe inwestycje, w związku z tym popieramy zawsze każdą dobrą inicjatywę pod warunkiem, że znajdą się na to pieniądze. Bardzo dobrze układa się także współpraca gminy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, między innymi ze środowiskami kombatantów, rzemieślnikami, z Białobrzeskim Towarzystwem Kulturalnym, Związkiem Wędkarskim czy z harcerstwem.
To w czasie pierwszej kadencji tych władz utworzone zostało Centrum Obywatelskie, w którym swoje siedziby mają różne organizacje i stowarzyszenia. Od 5 lat mamy stowarzyszenie Koło Przyjaciół Harcerstwa, którego jestem współzałożycielem. Współpracujemy z gminą. No właśnie, dzięki dotacji gminy możemy jeździć na obozy harcerskie, dlatego że no, w harcerstwie jest większość dzieci z rodzin biednych. Białobrzegi starają się także systematycznie budować swoją tożsamość, między innymi poprzez przywracanie zbiorowej pamięci postaciom, które działały i żyły dla miasta i ziemi białobrzeskiej. Od kilku lat miasto systematycznie naznaczane jest tablicami pamiątkowymi, które poświęcone są wybitnym obywatelom. Włodarze nie zapominają również o miejscach pamięci narodowej. W szczególny sposób Białobrzegi uhonorowały także wszystkich swoich radnych, przewodniczących rady i burmistrzów z okazji 20-lecia samorządu. Odbyło się to w ramach jubileuszu 470-lecia nadania praw miejskich Białobrzegom. To ważny jubileusz i bardzo ważne przesłanie. W ten sposób obecne władze miasta i gminy pokazują, że siła samorządu nie tkwi w partyjnych szyldach, ale w ludziach. Bo nieważne skąd jesteś, ważne, czy potrafisz pracować dla Białobrzegów.